Witam w samopołudnie. Ani wieczór, ani cisza, ani tym bardziej ludzi brak. Wręcz przeciwnie. Od kilku dni ubijam pyszny kogel-mogel z niepowtarzalnej codzienności mojej, wzbogaconej o przygotowania do nagrania płyty. Trwają już próby muzyczne. Spokojna współpraca aranżera, muzyków i tak zwanej wokalistki, a i kompozytorki zarazem, która odważyła się napisać teksty do kilku piosenek. I bliskość bliskich mi osób, które pocieszać, podtrzymywać na duchu, doradzać i wspierać w chwilach zwątpienia chcą umieć i uczą się od innych. Przedsięwzięcie typu nagrywanie płyty do łatwych nie należy, przynajmniej dla mnie. Tak się szczęśliwie złożyło, i to nieprzypadkowo, że nagrywam tę swoją płytę w Łodzi. Możliwość powrotu do domu po pracy jest dla mnie wybawieniem. Pozwala zachować równowagę między tym, co ważne jest przez chwilę, a tym, co jest ważne na zawsze i w każdej życia chwili. Aż po kres tego życia, albo kreskę, grubą kreskę, ponad którą istnieje możliwość kontynuacji wszystkich rozpoczętych wcześniej dzieł na innym już poziomie samoświadomości. Gdy nasze ego nie wie, czego od siebie samego dostać chce, to ono wygląda, pożąda i żąda od najbliższego bliźniego swego wszystkiego, co nie jest jego, i czeka na gest od niego. I jeśli dwa takie ega, dwa mega ega, nie przypadkiem i nie ukradkiem wyciągną z niebiańskiej urny los wspólny, to chyba po to, aby dzielić go razem. Czasem lepiej uczyć się łatania dziur w swoim ego, niż szukać dziury w całym. W całym kochanym ego najbliższego nam bliskiego. Moje przetarte ja, postrzępione i podziurawione z powodu delikatności materii, nadwrażliwości i dużej ilości bolesnych zderzeń rzeczywistości z oczekiwaniami wobec jej wyglądu, powoli ulega przenicowaniu. Polubiłam w końcu siebie. Nie w sposób narcystyczny, megalomański, który jest przejawem słabości emocjonalnej i uczuciowej. Polubiłam swoją niedoskonałość. Oswoiłam się z nią na tyle, że ze spokojem dostrzegać zaczynam na jej tle niejasne jeszcze kontury swojej niepowtarzalnej wartości. Zaczynam być powoli bezcenna dla siebie samej, ale też i dla innych, bliższych i dalszych. I ich życia bezcenność i niepowtarzalność doceniam. Żal i pretensje do przeszłości, która nie ma prezydenckiego przełożenia na teraźniejszość, potrafi spowodować zagubienie kluczy do wolności. Zapodzianie się ich w bałaganie tworzonym przez przeszłości rozpamiętywanie. Bo jeśli wolność postrzegamy jako kolejne uciekania z zaplątania, to śmiem twierdzić, że jest ona, tamta wolność, niekończącym się pasmem wpadek, czyli wpadania zastawione na nas cudze sidła. Ta wolność dąży ku innym światom, świadomie, i świat o mnie decydować nie jest w stanie. Ta wolność to rozważne i spokojne zwiedzanie różnych złotych klatek z kluczem wytrychem w sercu i w duszy. Bo przypadkiem drzwi za nami zatrzasnąć się mogą i ten, kto nie jest na tyle silny, aby znaleźć w sobie ślusarza, zatrzaśniętym pozostanie. Nie wiem skąd, w samopołudnie przyleciały do mnie te egzystencjalno-podobne przemyślenia na temat mojego ja. I dlaczego moim ja zawracam Państwu głowę? Zawracam więc. Cofam się. Do tytułu jednego z miesięczników posiadających zdecydowanie nieczarno-białą szatę graficzną. Od czasu do czasu kupuję czasopisma przez kobiety, dla kobiet redagowane, bo kobietą jestem. I pozostać nią zamierzam.
Ku memu zdziwieniu i miłemu zaskoczeniu, wśród porad w co, kiedy, dla kogo i po co w ogóle się ubierać, pośród przepisów na przeróżne dania do gotowania, do zaserwowania, znalazłam wywiad z mężczyzną. Inteligentny, przystojny, utalentowany. Mężczyzna słowołamacz młodych, w różnym wieku serc niewieścich. Czarująco i niebanalnie opiewający między innymi uroki kobiecego ciała i duszy. Ech, gdybym to ja miała skrzydełka jak gąska, poleciałabym ja za nim aż do Śląska. Ale nie polecę, już nie muszę latać. Mężczyzna do poczytania przy kawie, słoneczne ciepłe popołudnie. Siedzimy w ogrodzie, pod rozłożystym dębem, obok kwitnącego głogu. Cisza, spokój, ludzi brak. Głogostan. Wypita z nieprzewidywalnym kawa, miała, ma i mieć będzie zawsze wyjątkowy aromat i smak. Jak dobrze, że nie muszę być młoda i że niczego mi już nie szkoda. Szczęśliwie złamane serce posiadam i z pośpiesznego do niego wysiadam. Miłość? Nie pociąg, nie woda, nie czas. Miłość jest w nas. Była i będzie. Zawsze i wszędzie. Popołudniami pisząca wiersze Ela Adamiak. Wieczór, cisza, ludzi brak. Nie wykłada mi nikt w swej nudnej teorii. Znowu na nic, cała noc czekania. Nacentkowane futro poematu. Zimno grabieją palce, grabieją litery. Można pióro ostrzy sobie dziur. Zimno grabieją palce, grabieją litery. Można pióro ostrzy sobie dziur. Wciąż nic. Głogi spokój, mój głogostan. Ni wiersza, ni człeka, ni ptak nie narzeka. Wieczór, cisza, ludzi brak. Nie trzeba świata sobą zachwycać. Zimno grabieją palce, grabieją. Zimno grabieją palce, grabieją.